Codziennie wychodzi naprzeciw przygodzie, drugiemu człowiekowi i sobie. W gruncie rzeczy wszyscy są nieszczęśliwi i bardzo są marni. Ludzie w codziennym pośpiechu i słowa rzucają na oślep, bywają wulgarni, chamscy, nietolerancyjni. Oczy płoną im od gniewu, patrzą na siebie w niośle. Dzieci i młodzież są szczęśliwi, kłamią, sięgają po używki, są leniwe, mają pretensje do dorosłych. Są zbuntowani, szukają łatwiej przyjaźni, łatwiej miłości, łatwiej nauki, łatwiej pracy, ale przydać się im. Oni są zmówni, bo szukają szczęścia w pieniądzach, w sławie, w uciecie od codzienności. Ludzie wśród ludzi są sami. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Trzeba mi pomóc, myślałam, że wiele mogliby nauczyć się u ciebie. Człowieku, nie zostałeś stworzony, aby tylko funkcjonować, pracować i produkować. Zostałeś stworzony, aby być człowiekiem. Zostałeś powołany dla światła i radości. Żyj szczęśliwie, dla szczęścia być wokół siebie. Mów prawdę, bądź uczciwy, szanuj pracę, kochaj. Szukaj szczęścia, bądź człowiekiem. Pamiętaj, do wyższych rzeczy jesteś. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale... Już wydałeś? Przecież pieniądze dałem ci wczoraj. Ja w twoim wieku. Ale szkoda gadać. Masz. Ja chciałam... Ten się zwłaszczy idę. Wbrew temu, co wy młodzi myślicie, pieniądze nie leżą na listy, kto się musi zarabiać. A ja się zaraz później do pracy. Szef musi dawać dobry przykład. Tato! Mi się one nie podobają. Przecież kupiłam ci nowej tapizura. Kowalska znowu rozpowie się tobą, nie zajmujemy. Mamo. No tak, dobrze już dobrze, ale mógłbyś wziąć przykład z starszego rodzeństwa. Twój brat Cieszleń i Bałkon to wygrał w Totka. W ramach promocji dostał roczny zapas kremu do dolenia. A twoja siostra, zobacz jak ona potrafi o siebie zadbać. Wygląda jak milion dolarów. I w dodatku wygrała casting na udział w reklamie margaryny. Mamo, bo ja... Oj, biedny ty dziecko, Stasiu, taki nieszczęśliwy. Ciągle się tylko uczysz i uczysz. Szczęścia ty nie masz. W Totka nie wygrasz, do reklamy cię nie wezmą. Tobie to nawet mydło mi za darmo nie da. Moje ty pychowe dziecko, bidulko. A życie jest krótkie i trzeba z niego korzystać. Mamo, ale ja... Stasiu, idź się pobudzić brata, bo znów nie pójdzie do szkoły. A ja muszę mieć dzisiaj spokój, bo będą w telewizji fajne seriale. Mamo, na śmierć zapomniałam, mówiłam, że się działo na zakupy. Dziś są duże wyprzedaże, bo poszujemy trochę po sklepach. Muszę lecieć, bo jestem już spóźniona. Jak wrócisz ze szkoły, to porozmawiamy. To do zobaczenia, pa! Mamo, tato, do wszystkich rzeczy jesteście stworzeni. Cze!
Cześć, braciszku. Wiesz, muszę schudnąć, iść do solarium, zrobić operację nosa, powiększyć biust, kupić porządne markowe ciuchy. Stasiu, słuchasz mnie? Po co chcesz robić te wszystkie dziwne rzeczy, skoro jesteś bardzo ładna? Prawda? Zawsze tak o sobie myślałam. Nieustannie chłopcy składają mi hołdy. Wszyscy mnie podziwiają, a koleżanki zazdroszczą. Ale ja chcę być jeszcze piękniejsza. Kumasz to? Czy to ma jakąś wartość? To jest bardzo przyjemne. Wiem, że ludzie mnie cenią. Kochają moją piękność. I jeszcze mogę na tym zarobić. Pójdziemy razem do szkoły? Mam ważniejsze sprawy na głowie niż szkoła. Muszę myśleć o swojej karierze, o mojej sławie. To jest najważniejsze. Nie mam czasu na naukę. Mam za chwilę sesję zdjęciową. No, zwykaj. Siostro, niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu. Do wyższych rzeczy jesteś stworzona. Super! Starych nie ma w domu. Teraz mogę zobaczyć ten film. Zbieraj się, braciuszku, do szkoły. Pójdziemy razem. Ocza, działeś? Szkoła nie zaraz, nie ucieknie. Mam tu coś o wiele ciekawszego. Jak ci nie wstyd? Przecież to grzech. Mógłbyś zostawić mnie w spokoju? To moja sprawa, co robię. Moi kumple też na to patrzą. I nikt im nie przeszkadza i nie prawi mu rąk. Idę, nie będę patrzył, jak wkraczasz na złą drogę. Idź, idź i pozwól żyć im. Bracie, to złudne życie. Obudź się. Jeszcze nie za późno. Do wyższych rzeczy jesteś stworzony. Ściany wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg. Życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba brać. Ojczyzno moja, i te tysiąc drogi.
Ile cię trzeba ocenić? Ten tylko się do mnie, kto cię sprawdzi. Czyś piękny, czy są w tej odrobie? Widzę, że rysuję. No pęcki mi pochodzi. Pięknie, Stasiu, piątka, gratuluję. Kujon! Pięcio! Lidus! Mądrelach! Czy mogłaby mnie pani nie chwalić? Nie cieszysz się? Przecież dostałaś piątkę. Masz bardzo dobre oceny ze wszystkich przedmiotów. Przynosisz zaszczyt rodzicom i naszej klasie. Klasie to chyba nie. Kujon! Cięcio! Lidus! Mądrala! Cześć, co czytasz? Poezję Twardowskiego. Może zapalisz papierosa? Nie, dziękuję, nie palę. Coś ty, weź, dzisiaj wszyscy palą. To modne, nie wygłupia się. Spróbuj, zobaczysz, że to dobre. Nie, boję się. Tyle się mówi o szkodliwości palenia. A poza tym, jestem jeszcze młody. Tam głupie gadanie. Tyle ludzi pali i żyje. Bądź wreszcie dorosły. Jeszcze jeden nikomu nie zaszkodził. Nie, dziękuję, to ja też nie radzę palić. Spada, jesteś jakiś nie dzisiejszy. Zostaw tę książkę i chodź na małe piwko. No wiesz, w naszym wieku to chyba lekka przesada. Ty chyba jesteś nie z tego świata. Zobacz, co się dzieje teraz na imprezach. Wszyscy piją. I to nie tylko piwo. No tak, ale ja sobie obiecałem. Przestań być dzieckiem. Jedno piwo jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Chyba chcesz zaszpanować kolegów, nie będą cię przeżywać od kujonów, lizusów. Nie, do wyższych rzeczy jestem stworzony. Wiesz co, ty jesteś nie tylko kujonym i lizusem, ale też tchórzem. Tchórz, tchórz, tchórz.
ostatniej chwili. Wczoraj policji udało się schwytać nadzwyczaj niebezpiecznego młodzieńca Stanisława K., pseudonim Wyznawca Chrystusa, wierny syn Marii Panny, zwycięzca samego siebie. Znany w Polsce jako przywódca tajnej organizacji dzieci i młodzieży, został oskarżony z powodu dokonania następujących przestępstw: nawoływania do życia w skromności i czystości, świecenia przykładem posłuszeństwa, organizowania nielegalnych pielgrzymek przez Alpy, rozgłaszania, że do wyższych rzeczy jest stworzony. Głosi on, że zmieni ludzi i uczyni ich wolnymi. Jego płomienne wezwania i apele są groźne przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Na szczęście dziś został osądzony i osadzony w więzieniu. Możemy czuć się bezpieczni. Ale czy wygra całą bitwę, to zależy od nich. Za prawdę godnym i sprawiedliwym, słusznym i zbawiennym. Jest śmierć się głośno, deszcz ustaje, sady kwitną i tego trzymać się trzeba. Za prawdę godnym i sprawiedliwym, słusznym i zbawiennym. Jest, żeby człowiek w życiu całym sprawiedliwym był i godnym, żeby człowiek był człowiekiem. Lecą liście, szumi w lesie, wiatr z obłoków warkocz plecie i tego trzymać się trzeba. Yeah!